Damian Janikowski po ważeniu przed walką z Szymonem Kołeckim na KSW 52 w wielu wywiadach powtarzałeś, że jeśli trener Mirek Okliński przekroczy granicę, to gdzieś tam pojedziesz do Wilanowa. Czy był w trakcie tych przygotowań taki moment, że chciałeś, wiesz, wsiąść w samochód i jechać, czy jednak wszystko, że tak powiem, zostało zachowane w tych granicach, o których mówiłeś? Co wy jeszcze rozpatrujecie? To cały czas zapytać się, jak ja się czuję przed walką, to pytacie się o Mirka. Nie przekroczył granicy, z tego co słyszałem, to nawet zakończył swoje jakieś tam tak jakby wariacje na tym internecie. Reszta mnie nie interesuje, szczerze nie obserwuję go i nad nim, co tam się dzieje. No to opowiadaj, jak się czujesz. 91 kg, 100 gramów, jak dobrze pamiętam, na ważeniu. Czy jest różnica, Damian, w porównaniu do tych pojedynków, kiedy no jednak te 84-400 trzeba było zrobić? Przede wszystkim pierwsza różnica jest taka, że musiałem dużo więcej zrzucić tych kilogramów, czyli odwodnić się. Byłem na pewno bardziej zmęczony i nawet samo tak już schodziłem poniżej 90 kg i robiłem już sparingi, no to już brakowało mi tak jakby tego prądu, nie? Ale to jest normalne, każdy zawodnik tak ma. Teraz właśnie przy kategorii tak jakby 92-93 kg sparowałem z półciężkimi i z ciężkimi, wyglądało to bardzo dobrze. Mogłem tak naprawdę cały swój arsenał tak jakby tych zapasów energetycznych wykorzystać. I nawet jest mi to na rękę, tak, że mogłem teraz przy tej gali KSW 52 zawalczyć właśnie w wyższej kategorii. A nie ma obawy, że mięśni trochę więcej i tej pary jednak trochę więcej będzie potrzeba, żeby je natlenić? No właśnie nie, dlatego że w ogóle tak jakby siły nie robiłem, nie budowałem masy mięśniowej, a gdzieś też schodziłem tak jakby te 3-4 kilogramy. Jestem po prostu tak niewycieńczony robieniem wagi, tak? I tak jakby łatwiej będzie mi teraz tak jakby oddychać i bić się tym, jaki tak jakby jestem naturalny, niż wcześniej, jak zbijałem do 84, musiałem tak jakby nawodnić się, odbić troszeczkę i wtedy właśnie mógł być ten proces taki, że gdzieś te mięśnie szybciej gdzieś się tak nie dotleniały, były bardziej napuchnięte. Tutaj myślę, że będzie na pewno dużo lepiej. To może być czynnik decydujący w tej walce, no bo jednak Szymon Kołecki, ja nie pamiętam, kiedy on ważył 91 kg i 500 gramów. No ale jak widać było całkiem nieźle, chyba sobie poradził ze zbiciem tej wagi, jednak on ma dużą tą tkankę mięśniową, co nawet mnie cieszy, bo tym szybciej pójdzie do góry, tym gorzej dla niego będzie. I co? Powtórz proszę. Tylko o wagę pytałem, ale zapytam to jeszcze w inny sposób, bo tak, paradoksalnie on może na tym stracić, ale i zyskać. Tu obok stoi Mamet Khalidow i on doskonale wie, że jak się spotykają zawodnicy na podobnym poziomie, w MMA to często decydują kilogramy i tak było w jego walce z Tomkiem Narkunem. Nie ma obawy, że Szymon no jednak będzie ważył w okolicach pewnie 100 kg, a ty podejrzewam zostaniesz na tych 91. No zobaczymy, tak naprawdę nie kalkuluję tego tymi myślami i tyle. Słyszałeś, kto tam przyjeżdżał do Szymona Kołeckiego, jeśli chodzi o zapaśników, bo on powiedział, że faktycznie te przygotowania były inne i czy w tak krótkim czasie jest się w stanie nadrobić taki zapaśniczy dystans, jaki was dzieli, twoim zdaniem? No masz za sobą całą karierę zapaśniczą, więc pewnie wiesz doskonale. Widziałem już tam jeden mniejszy, słabszy zawodnik i przynajmniej z kategorii 70-77 kg przyjeżdżał z Radomia do Szymona. Z tego co wiem, to starali się wydzwonić dużo więcej innych cięższych i lepszych zawodników zapaśniczych, a nawet i z zagranicy, gdzie odmawiali chyba albo współpracy, albo mówili, no jak ja trenowałem i walczyłem tyle lat z Damianem, jak ja później mu spojrzę w oczy, że pomagałem. Solidarność zapaśników zadziałała? Też tak samo, tak, może na pewno tak, jak ja bym gdzieś potrzebował, tak jakby gdzieś do innego stylu i wiesz, i bym dzwonił po Szymona kolegach, no to raczej też by mi odmówili z racji tego, że są jego przyjacielami. Ale mówię, ta osoba, która przyjechała, bardzo się przyjechała, bo wcale dobrym zapaśnikiem nie jest, jest dużo słabszy, jest lżejszy, także jeżeli Szymon się przyzwyczaił do tej fizyczności tamtego właśnie zawodnika, no to jest tylko na mój plus. Dziękujemy.